spoczywasz i śpieszę, żeby wam po wyborach stacjera i na moc. Witam. Pana Andrzeja Kremę, burmistrza na moc. Pana Andrzeja Kołduna, burmistrza gminy. Panią Annę Gajda, skarbnika gminy. Pana Grzegorza Norymberczyka, kierownika referatu do spraw gospodarki przestrzennej imienia komunalnego. Pana Stanisława Rycza, przewodniczącego zarządu osiedla. Dzień dobry. Panią Beatę Rycz, członkica Towarzystwa Kroczmarowice. Pana Henryka Ciupka, członkica Towarzystwa Bielańskie. Pana Krzysztofa Norymberczyka, zakład wodociągu w Kalendzie, gmina Mowice. Pana Dominika Wachowicza, senior klub. Panią Jolantę Wójcik-Wykręt, kierownika KOPS w Wilamowice. Pana Jerzego Kubika, przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku Białej. Panią Barbarę Grabowską, kierownika Gminy Biblioteki Publicznej. Witam panie i panów radnych. Witam panią Ewentora Krystyna. Porządek dzisiejszych obrad jest następujący. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 2. Zatwierdzenie porządku obrad 3. Wystąpienia zaproszonych gości 4. Podjęcie uchwał w sprawie 1. Zmiany wieloletniej budżety finansowej gminy Wilamowice 2. Wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 5. Sprawy bieżące Rady Wolne Wnioski. 6. Zakończenie sesji. Otwarcie sesji zostało dokonane. Stwierdzam na podstawie załączonej listy obecności w dzisiejszych obradach uczestniczy 14 radnych na stan 15, więc sesji posiedzenie jest prawomocne. Czy ktoś z obecnych chce wnieść poprawki do porządku obrad? Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Głosowało 14 radnych za 14. W punkcie trzecim wystąpienie zaproszonych gości. Czy ktoś z zaproszonych gości chce zabrać głos? Jeżeli nie ma, to przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwał w sprawie. Punkt pierwszy, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilamowice. Szanowni Państwo, ja może omówię ogólnie i zmiany w budżecie, i zmiany w WPS-ie, bo to się po prostu nam wiąże. Bo na dzisiejszej sesji w zasadzie jedynie wprowadzane do budżetu dotacje dla zakładu wodociągów i kanalizacji. Zakład wodociągów i kanalizacji zwrócił się o udzielenie dodatkowych dotacji. I tak, dotacją przedmiotową dostarczanie wody dopłata do planowanego zakupu energii 26 550. Pismo w tej sprawie brzmi: wnioskujemy o następującą dotację. Dotację w wysokości 26 550 zł stanowiącą dopłatę do planowanego zakupu energii elektrycznej do 45 tysięcy kWh kalkulowanej w stawce kosztowej 0,59 groszy za kWh. Kolejna dotacja podmiotowa dla ZBIK to kwota 273 600 zł i dotację tę przyznaje się więc w wysokości 173 250 zł stanowiącej dopłatę do 770 ton wywozu i zagospodarowania odpadów ściekowych kalkulowana w stawce jednostkowej 225 zł za tonę. Dotacja przedmiotowa w wysokości 20 700 zł stanowiąca dopłatę do 18 ton odbioru skratek i piaskowników kalkulowana w stawce jednostkowej 1150 zł za tonę. I dotacja przedmiotowa w wysokości 79 650 zł stanowiąca dopłatę do 135 000 kWh zakupu energii elektrycznej kalkulowana w stawce jednostkowej 0,59 za kWh.
propozycje dają kwotę nam 273 600 zł. W sumie dotacja przedmiotowa to kwota 300 150 zł. Zakład budżetowy zwrócił się również o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i są to modernizacja sieci wodociągowych w rejonie ulicy Stanowej Heczna-Robica 10 000 zł. Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ulicy Starowiejskiej w Starej Wsi w kwocie 15 000 zł. I modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ulicy Oświęcimskiej w Dankowicach w kwocie 15 000 zł. W budżecie również jest wprowadzona zmiana, która wynikła ze zmiany uchwały w dniu 28 września w sprawie uchylenia uchwały o dopłacie do ceny taryfowej grupy odbiorców w zakresie usług zbiorowego odprowadzania ścieków. I od 1 października do końca grudnia jest to zmniejszenie tej dotacji o kwotę 92 400 zł. Dlatego, że środki te są już w budżecie, więc te 340 000 dotacji, które przyznajemy dzisiaj Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji, pomniejszamy o te 92 400, bo przesuwamy je na inne dotacje. W sumie zwiększamy dotacje o kwotę 247 750 zł. I środki te pokrywamy z nadwyżki środków wolnych jeszcze, które mamy. Dziękuję pani skarbnik. Czy radni mają pytania? Jeśli można jeszcze dwa zdania w tym temacie, szanowni państwo. Myśmy rozmawiali na ten temat na poprzednim posiedzeniu Rady Miejskiej. Na dzień dzisiejszy wynikło to przede wszystkim z tego, że Wody Polskie nie uwzględniły nowej stawki taryfy na ścieki i na wodę. W związku z tym, że od początku bieżącego roku taryfa za energię wzrosła 220%. Nie uwzględnione zostały również inne stawki dotyczące między innymi to, co tu pan kierownik zawierał, odpadów ścieklowych, skratek. No i w związku z powyższym jest to kwota, którą trzeba dofinansować, żeby zakład wodociągów i kanalizacji na dzień dzisiejszy mógł funkcjonować poprawnie. Chciałbym tutaj jeszcze zaznaczyć, że również wystosowaliśmy pismo do Urzędu Gminy w Kozach. Spotykamy się 19 tego miesiąca. Będziemy rozmawiali na temat również dopłaty przez gminę Kozy do bieżąca tylko i wyłącznie oczyszczalni ścieków. W sumie zakład wodociągów i kanalizacji szacujemy, że te straty w stosunku w bieżącym roku będą około 700 tysięcy. Czyli to jest wstępna kwota, żeby zakład mógł funkcjonować w miesiącu październiku i listopadzie. Na pewno będziemy musieli się zastanowić na następnej sesji, w jaki sposób podejść do tematu. To, co znane stanowisko Wód Polskich, zresztą każdy z państwa otrzymał informację, że no niestety nie tylko dotyczy to naszej gminy, naszych zakładów wodociągów i kanalizacji, ale również na terenie całej Polski żadna taryfa na dzień dzisiejszy nie została zwiększona, choć koszty związane z realizacją takiego zadania to są dość duże, 220%. Szanowni państwo, również przedstawiłem państwu informację, że jeżeli cena energii pójdzie w górę w stosunku do tych cen, które się w innych gminach, inne gminy otrzymały właśnie po otwarciu ofert 400-500%, to na zakład wodociągów i kanalizacji będziemy musieli dofinansować, jeżeli oczywiście Wody Polskie nie zatwierdzą do tej ceny. Dziś w granicach około 3 milionów złotych z naszego budżetu, żeby ten zakład mógł dalej funkcjonować. Zobaczymy, jak to będzie. Musimy się zastanowić. Przetarg pod koniec miesiąca otwieramy przetarg na dostawę energii i na dostawę gazu. Zobaczymy, jak to będzie. Też się mówi w kręgach rządowych, że prawdopodobnie samorządy będą miały zniżkę dotyczącą energii. Ja wyliczyłem, szanowni państwo, jeżeli by
temat dotyczący energii poszedł 10 czy 500%, tak jak inne widzę, to mają, to my za samą energię musimy zapłacić w bieżącym, następnym roku około 10 milionów złotych. Sama energia, czyli de facto by to kosztowało 10% naszych dochodów budżetowych. Do tego doliczy brak subwencji oświatowej, to prawdopodobnie na żadne inwestycje w następnym roku nas nie będzie stać. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, to bardzo proszę. Uchwała numer 52/393/22 Rady Miejskiej w Wilanowicach z dnia 10 października 2022 roku. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilanowice. Podstawa prawna. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Wilanowice na lata 2022-2029 wraz z prognozą kwoty długu i wkład zobowiązań na lata 2022-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024 jest zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykonanie uchwały wydarza się burmistrzowi Wilanowic. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wilanowica i Biuletynie Informacji Publicznej. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto się wstrzymuje, kto jest przeciw? Głosowało 14 radnych za 14. I kolejna uchwała w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków. Uchwała nr 52/394/22 Rady Miejskiej w Wilanowicach z dnia 10 października 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022. Podstawa prawna. Rada Miejska w Wilanowicach uchwala, co następuje. Paragraf 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 247 770 zł, załącznik nr 1. Paragraf 2. Dokonuje się zmian w przychodach i rozkładach budżetu gminy i nadaje się treść jak załącznik nr 2. Paragraf 3. Wykaz wydatki majątkowe budżetu gminy w 2022 roku, załącznik nr 3. Paragraf 4. Wykaz dotacji z budżetu gminy na rok 2022, załącznik nr 4. Paragraf 5. Plan przychodów i kosztów Zakładu Budżetowego Zakład Wodociągu i Kanalizacji w Wilanowicach na rok 2022, załącznik nr 5. Paragraf 6. Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet gminy Wilanowice wynosi po stronie dochodów 97 139 875 złotych 14 groszy. Po stronie wydatków 113 738 847 złotych 46 groszy. Planowany deficyt 16 598 972 złotych 32 grosze. Paragraf 7. Planowany deficyt w kwocie 16 598 972 złotych 32 grosze zostanie pokryty. 1. Pożyczkami długoterminowymi w wysokości 3 590 000 zł, kredytem długoterminowym w wysokości 601 500 zł, czy wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5 milionów 663 850 zł. 4. Niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ust. 1 punkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu i zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 6 524 407 zł 32 grosze. 5. Środkami spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 219 215 zł. Paragraf 8.
sposób wykazany w paragrafie 1 wprowadzają zmiany w załączniku. Numer 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2022. Numer 2. A wydatki mają w kole budżetu gminy w 2022 roku. Numer 3. Przychody i rozchody budżetu gminy w 2022 roku. Numer 11. Dotacje budżetu gminy na rok 2022. Numer 16. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego z WIK w Bielanowice na rok 2022. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Bielanowic. Paragraf 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bielanowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej. Paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało 14 radnych, za 14. Następny punkt porządku obrad. Sprawy bieżące Rady, wolne wnioski. Kto w tym punkcie chce zabrać głos? Jeżeli nie ma chętnych, to przechodzimy do punktu 6. Zamykam.